Teraz chciałem poprosić o głos panią Sharon Slater, dyrektora Family Watch International, aby przedstawiła swoją prezentację. Przedstawiałem już panią Slater wcześniej, ale pozwolę sobie zrobić to jeszcze raz. Pani Slater jest prezesem Family Watch International, jednej z najważniejszych organizacji, najbardziej zaangażowanych, zaawansowanych organizacji pozarządowych, która łączy na swoim forum ruchy bazujące na tych samych wartościach. Jestem przekonany, że od Pani organizacji możemy się bardzo wiele nauczyć. Więc dziękuję bardzo za zaakceptowanie naszego zaproszenia. Dziękuję bardzo, to jest prawdziwy zaszczyt, że możemy być tutaj. Czy mogę poprosić o możliwość udostępnienia prezentacji? Okay, just a moment, please. To jest bardzo ważne, kiedy możemy pokazać dowody, ponieważ kiedy je widzimy, jest to bardzo ważne. Czy można je zobaczyć na ekranie? Działa? Bardzo dziękuję. Więc jestem zaszczycona, że mogę tutaj wypowiedzieć się na ten bardzo trudny temat. Będę tutaj przedstawiać kilka faktów dotyczących aborcji i jej negatywny wpływ na kobiety i zwłaszcza na dziewczyny. Jaki jest wpływ aborcji na kobiety i dziewczynki? Kiedy mówimy o negatywnych fizycznych skutkach, ponad 30% kobiet w Stanach cierpi na komplikacje zdrowotne po poddaniu się aborcji. Chcę, żebyście o tym pomyśleli, o tych statystykach, ponieważ to jest, dotyczy Stanów Zjednoczonych, które są bardzo rozwiniętym krajem, mają bardzo dobrą opiekę zdrowotną, więc skąd się biorą takie, jakie mogą być te komplikacje dla krajów dopiero rozwijających się, które dopiero chcą wprowadzać tą aborcję? Tu jest tylko niektóre negatywne skutki. Krwawienia z dróg rodnych, infekcje, nowotwory, bezpłodność, a także śmierć. To jest z rejestru ginekologicznego, który bada komplikacje u kobiet. Perforacja macicy, także hemoroidy, infekcje, powikłania po operacji, a także problemy z ciążą później. Wzrasta także ryzyko zachorowania na raka piersi o 40% u kobiet, które miały wywołaną aborcję w porównaniu do kobiet, które jej nie przeszły. Kiedy po raz pierwszy 20 lat temu zaczęłam działać w ruchu pro-life, usłyszałam o tym zwiększonych statystykach dotyczących raka piersi, pomyślałam sobie, to jest jakiś absurd, dlaczego my idziemy tak szybko w takim złym kierunku. I przez te 20 lat, kiedy działałam pro-life, dowiadywałam się coraz więcej i dlaczego jest to takie prawdziwe. Ten artykuł, cechy pierwszej ciąży i powiązanie z nowotworem piersi bardzo zwiększa ryzyko nowotworu piersi w późniejszych etapach życia. To ryzyko jest dużo wyższe po wykonaniu aborcji. To, co widać w tych badaniach, jeżeli następuje poronienie, nie ma takich komplikacji. Następuje to tylko po aborcji. I tutaj widzimy wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje. Ponieważ komórki namnażają się w pierwszym i drugim trymestrze ciąży i dojrzewają, różnicują się dopiero w trzecim trymestrze. Więc kiedy te komórki w piersi stają się
zostaje przerwany ten proces i nie mogą one dojrzeć, dzieją się wtedy, następują komplikacje. Jeżeli nastąpi przerwanie ciąży przed pełnym zróżnicowaniem się komórek w piersi, następuje hiperkrazja. Tutaj lekarz mówi to w prostszych terminach. Są dwa czynniki, które wpływają na wzrost nowotworów. Po pierwsze, komórki są stymulowane w sposób, który nie jest naturalny, są one niedojrzałe i zwiększa się ich liczba. Po drugie, przedwczesne zakończenie ciąży zapobiega, nie dopuszcza do dojrzewania tych komórek w piersiach, co zwykle następuje w normalnym procesie ciąży. I nie jest to ważne, czy jest to aborcja chirurgiczna czy chemiczna. I w następstwie tego rak piersi postępuje dużo szybciej. Więc kiedy te komórki narastają, ale nie dochodzi do ich różnicowania, do ich dojrzania, to co zwykle dzieje się w normalnym procesie ciąży, kiedy zostaje zatrzymana ta ciąża przez aborcję, więc wtedy jest się bardziej podatnym na zachorowanie na nowotwór piersi. Więc to opóźnienie dojrzewania komórek w piersiach wpływa na fakt zmian nowotworowych później. I nie jest ważne, czy jest to chemiczne, czy chirurgiczne. Oczywiście znowu widzimy, że nie ma takich zmian przy naturalnym poronieniu. Teraz trzeba brać estrogeny przez 5 lat, aby nie dopuścić do powstania komórek nowotworowych właśnie po takim zabiegu. Kiedy kontynuujemy teraz z negatywnymi skutkami aborcji, zwiększa ona praktyki, które są niezdrowe, są niezgodne ze zdrowym trybem życia, czyli rozwiązłość, palenie, nadużywanie narkotyków oraz zaburzenia żywienia, które sprawiają, że kobiety są w większym stopniu zagrożone na te choroby. Zebraliśmy tysiące świadectw z tysiąca krajów na całym świecie i widzicie tutaj widzicie, jakie można wybrać, tak? O czym mają być te doświadczenia. Widzicie tutaj bardzo różne grupy kobiet, różnych organizacji, które chcą powiedzieć, że aborcja jest szkodliwa. A teraz tutaj fizyczny wpływ z badań przeprowadzonych w Kanadzie. Aborcja powoduje długotrwałe, a czasami trwałe uszkodzenie organów reprodukcyjnych, które mogą skutkować na ciąże zagrożone w przyszłości, a także mogą doprowadzić do nieprawidłowych ciąży, niepłodności, w porównaniu do kobiet, które nie dokonały dokonały aborcji. Widzimy od 7 do 15-krotnego wzrostu łożyska przodującego, które zagraża życiu kobiety i dziecka w czasie porodu. Ten artykuł opisujący historię wywołanej aborcji i czynniki, kiedyś wywołanie aborcji było zwykle związane z przedwczesnym porodem, a teraz oraz ze skutkami, jakie on wywołuje. Między 1989 a 1993 w Polsce ze względu na coraz bardziej restrykcyjne prawo, poziom aborcji spadł o 98%. Między 1995 a 1997 poziom przedwczesnych narodzin również spadł. Teraz przejdźmy do negatywnych skutków psychologicznych aborcji u kobiet.
To jest tylko częściowa lista, taka jak złość, depresje, myśli samobójcze, nadużywanie na alkoholu. To jest z brytyjskiego British Journal of Psychiatry, które wykazuje, że 81% zwiększa się ryzyko problemów mentalnych łącznie z zaburzeniami, z depresją, z nadużywaniem substancji różnych szkodliwych. Widzimy tu też wiele badań, które wykazuje, że kobiety, które dokonały aborcji, przeżywają niepokój, chociaż wcześniej nie wykazywały żadnych takich symptomów, zaburzenia snu. Ponad dwukrotnie wzrastało ryzyko zaburzeń snu po wykonaniu aborcji, zaburzenia odżywiania. Po dokonanej aborcji 39% kobiet wykazywało takie zaburzenia. Nadużywanie substancji szkodliwych, 5 razy częściej wyższe ryzyko nadużywania alkoholu lub narkotyków, a także dysfunkcje seksualne, czyli takie jak rozwiązłość, utrata przyjemności ze współżycia, wzrost bólu i awersja względem seksu czy mężczyzny. Badanie w Canadian Journal of Psychiatry wykazało, że kobiety, które przeżyły aborcję, o 59% wzrastało u nich ryzyko myśli samobójczych, 61% ryzyko zaburzeń nastroju, 61% wzrastało ryzyko zaburzeń zachowań społecznych, 261% nadużywania alkoholu, 280% nadużywania substancji szkodliwych. Teraz skupmy się na dziewczynkach, na nastolatkach. Jakie negatywne skutki ma to na właśnie takich dziewczynkach? Samobójstwo. Jeśli nastolatka przeżywa aborcję, w ostatnich 6 miesiącach jest 6 razy bardziej prawdopodobne, że będzie próbowała podjąć próbę samobójczą. Dziewczynki, które przeżyły aborcję, 4 razy częściej rośnie ryzyko, że popełnią samobójstwo jako dorosłe kobiety. Według kolejnych badań po aborcji nastolatki 3 razy częściej będą cierpiały na zaburzenia snu i 9-krotnie wzrasta ryzyko używania marihuany. Kiedy mówimy o negatywnych psychologicznych skutkach na dziewczynkach, nastolatkach, jeżeli porównamy to ogólnie z nastolatkami, te, które przeżyły aborcję, 3 razy częściej zostają one, idą do szpitala psychiatrycznego, korzystają z takich usług. 2 razy częściej nadużywają alkoholu albo kokainy. Te, które dokonały aborcji, mają zwiększone ryzyko zachorowania na depresję, niepokój, zaburzenia samobójcze, uzależnienie się od alkoholu i innych środków szkodliwych. W porównaniu do starszych pacjentek, które przeżyły aborcję, nastolatki mogą częściej mieć koszmary senne i częściej na zaburzenia związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie, takie jak paranoja. Nastolatki, które miały aborcję, 4 razy częściej wzrasta ryzyko, że znowu popełnią aborcję. I z kanadyjskich źródeł badania te dziewczynki zajdą w ciążę w ciągu następnego roku. Więc czy naprawdę aborcja jest bezpieczniejsza niż urodzenie dziecka? Z badań na wpływ postaborcyjnych widzimy, że takie dziewczynki, u nich wzrasta 60% wzrost śmierci z naturalnych przyczyn, 7 razy częściej umierają wskutek samobójstwa, 4 razy częściej wskutek zabójstwa. Widzimy tutaj tabelkę, która mierzy, pokazuje statystyki w Finlandii.
i pokazuje poziom samobójstw między 2001 a 2012 w Finlandii. W porównaniu, tak, kobiety nie w ciąży, kobiety, dziewczynki w ciąży i te, która dokonała aborcji. Więc widzimy, że poziom samobójstw wysoko wzrasta u tych, które przeżyły aborcję. To również jest na podstawie badań z Finlandii. Pokazuje to poziom śmiertelności, umieralności. Pierwszy słupek nie w ciąży, drugie w ciąży, trzecie znowu te, które przeżyły aborcję. Dużo, dużo wyższy poziom śmiertelności. Widzimy też zmniejszenie się tego poziomu śmiertelności wraz z czasem. Więc popatrzmy po lewej na te, które nie są w ciąży. U nich to ryzyko zmniejsza się o 18%. Na te, które są w ciąży 27%, ponieważ dzięki wiedzy swojej medycznej, ale popatrzcie na statystyki dotyczące aborcji, jest tylko 10% w zmniejszeniu się śmiertelności w porównaniu do innych przypadków. To jest z Medical Science Monitor. Kiedy porównamy kobiety, które dokonały aborcji w porównaniu z tymi, które urodziły, te, które abortowały, 65 razy wzrasta ryzyko, że będą cierpiały na depresję. Kiedy byłam w ciąży z czwartym dzieckiem, miałam wysokie ciśnienie, zostałam zawieziona do szpitala i miałam mieć operację. Powiedziano mi, musimy urodzić to dziecko wcześniej, aby ratować pani życie. Zaczekali 45 minut, aby mój mąż mógł dojechał, ale niestety nie był w stanie dotrzeć i urodziłam dziecko. Była o 5 tygodni za wcześnie. Nie mogłam jej widzieć, była w inkubatorze, miała problemy, nie mogłam jej przywieźć ze szpitala do domu. Ważyła bardzo mało, ale przetrwała, ponieważ chcieli uratować zarówno dziecko, jak i mnie. To jest moja córeczka Jessica teraz ze swoim mężem i to jest moja wnuczka. Dzisiaj wciąż żyją. Dlaczego? Dlatego, że lekarze chcieli uratować zarówno dziecko, jak i matkę. Kiedy mówimy o tym, że trzeba zalegalizować aborcję, żeby uratować życie dziecka, może trzeba jednak urodzić to dziecko. Czasami trzeba je wyjąć, tak, z ciała matki. I nieraz zdarza się, że takie dziecko umrze, ale nie ma takiego przypadku, z wieloma lekarzami o tym rozmawiałam, nie ma takiego przypadku, że trzeba celowo zabić to dziecko, zamiast po prostu dać mu możliwość przyjścia na świat. Nie ma uzasadnienia, żeby rozczłonkować jego ciało, podać jakieś środki chemiczne, nie ma takiej konieczności po to tylko, żeby ratować życie matki. Więc chciałabym tylko na zakończenie powiedzieć, kobiety i dziewczynki zasługują na coś lepszego niż aborcja. I zawsze powinniśmy pracować, żeby uratować zarówno dziecko, jak i matkę. Dziękuję.